Cześć kochani, dzisiaj będę piekła łososia i stek wołowy. A ten stek jest z krówki, która się pasła na trawce. Takie też troszkę zdrowszy. Przyprawię tylko solą i pieprzem. Rybkę z jednej strony. Wołowiny niby nie powinno się solić, ale idzie do pieca, to solimy od razu. A to będzie pieprzony, a nie smażony. Tak, tak, bo tak się pod koniec dopiero soli, ale będzie ok. Na drugą stronę i tylko sól i pieprz. Bo później jeszcze będziemy pod koniec smarować takim sosikiem, właśnie zrobiłam teriyaki. Jest tu imbir, jest czosnek, rozmaryn, sos sojowy i miód. To później w drugiej połowie pieczenia będziemy smarować. Szkiełko popryskałam troszkę olejem. Teraz jeszcze na górę, delikatnie, może tak, wiesz, popryskam. Piec nagrzewamy na 200 stopni i będziemy piekli 30 minut. Wkładamy do pieca na 30 minut na razie. Kochani, minęło 30 minut. Wypada teraz posmarować to wszystko. Sosik podgrzałam delikatnie w mikrofalówce, dlatego że bałam się, żeby nie szczeliła mi to szkiełko, znaczy, bo to gorące, a to było zimne. I teraz tylko nałożymy sobie właśnie tego czosnku wszystkiego. Przy okazji myć się dobrze rozpuszcza. Tak, imbir, czosnek. I dosłownie jeszcze na 10 minut, bo łosoś będzie gotowy, a mięsko zobaczymy, wołowinka. Przekręcimy za chwilę ją na drugą stronę. Wkładamy na 10 minut. Tak chcę odkleić, żeby mi się nie przykleiło. Minęło 10 minut. A jeszcze może chwilkę, ale chcę przekręcić mięsko na drugą stronę, bo musimy je teraz podpiec z tej drugiej strony. Też je podsmaruję. Oleję właśnie tym sosem. I wkładamy jeszcze na chwilkę. Rybkę tylko delikatnie zwilżę, żeby nie wyschła. I jeszcze na 5 minut. Kochani, rybka gotowa, także rybkę przekładam już. Nie chcę, żeby się wysuszyła za bardzo. O, nie zmieściła mi się w ten sposób, to nie szkodzi. Może być tak jedna na drugi. I przykryję ją w ciepłym miejscu będzie sobie. A. Tego steka to jeszcze chyba trzeba podsmażyć, kochani, prawda? O, jeszcze troszkę. Jeszcze. Ty lubisz taki bardziej, nie? Przypieczony. No nie za bardzo właśnie. Ja lubię. Ale taki, ja widzę, że jeszcze nie jest usmażony. Taki na pół. Ja wleję teraz tą resztę tej marynaty i jeszcze go podusimy z 10 minut. Kochani, nasz stek gotowy. Pięknie. Tu nie piek się 42 minuty gdzieś tak, bo wyjęłam troszkę wcześniej. Pięknie wygląda, pięknie pachnie. Zostawimy go dosłownie na jakieś 5 minut, 5-10 minut. Musi ostygnąć trochę. Zabieramy się za chwilę za jedzenie. Kochani, i oto mój obiadek. Ja wam pokażę tylko, jak to wygląda. A żonka za chwilę będzie próbowała. No ja będę jadła rybkę. No ciekawe, czy on się upiekł dobrze, ale i kawałek, wiesz co? Spróbuj, kochanie. Pięknie wygląda. Próbujemy. Kawałeczek skosztuje, bo widzę, że jest mięciutka ta wołowinka. Muszę spróbować. Coś pysznego. Mięciutka. A kochani, wołowinka? Kalafiorkiem. Z kalafiorkiem. Kalafiorek w bułce tartej. Pycha. Bardzo dobra. Przepyszna. Pyszna. Jest, kochani, jest. No ja rybkę zjem. A kalafiorka jeszcze spróbuję. Coś pysznego. Kawałek kalafiorka sobie dziubnę. Kalafiorek właśnie zrobiłam na masełku z bułeczką tartą. Też pyszne. Pyszne, udało się. Smacznego, kochani. Dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego.